Policja versus złodzieje. Po akcji z ostatniego odcinka w pace wylądował dzik razem ze swoim gangiem. Nie byłoby problemu go zamknąć na stałe, gdyby nie fakt, że dwójka jego ludzi przetrzymywała naszego policjanta. Dlatego musimy zacząć od negocjacji z dzikiem. Musimy się dowiedzieć, gdzie trzymają naszego człowieka i spróbować go odbić siłą. W tym na pewno pomoże pies K9, którego oto odblokowaliście nam za łapki w górę. Dziękóweczka widzowie. Jak bijecie 30 tysięcy lajków, odblokujecie tajną broń, o której dowiecie się więcej w kolejnym odcinku. Powiem tylko tyle, warto tę łapkę zostawić. Panie i panowie, to co się dzisiaj w odcinku działo, trzeba zobaczyć na własne oczy. Dlatego nie przedłużam i zapraszam wszystkich do oglądania. Cześć wardy, z tej strony Kaluch, Ospano i cała nasza ekipa policjantów. Witamy was serdecznie w kolejnym odcinku Policja versus Złodzieje. Dzień dobry, panie Ospano, słotowcu, ty kaskowniku. Ale masz kask plus 9, chłopie. No właśnie testuję, bo podobno ten kask odbija jakieś stare naboje, więc muszę zobaczyć, czy jest dobrze. Chłopie, nie widać ci głowy, taka wielka. No ale dobrze, widzowie, witamy was serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, dołączył do nas piesek dzięki waszym łapom w górę. Jak bijecie kolejne łapy i czy to u Ospka na perspektywie, czy to u mnie, to kolejne benefity zostaną odblokowane. Dzisiaj natomiast mamy pieska. Jak on się wabi, Ospek? Stary, Icy. Ale kurde, wiesz co, teraz drip mi nazwa, no. Drip bym go nazwał jeszcze, drip? Stary, nie wiem. No to zmieniamy nazwę na Drip, stary. Niech on się nazywa Drip. Drip. A może widzowie niech zdecydujemy, a czy będziemy go wołać tak i tak. Zobaczymy, stary. Icy. Dobra, reaguje, dobra, to znaczy, że działa. Widzowie, piesek z nami dzisiaj, jednostka K9. Ja się nim zaopiekuję, zobaczymy jak z tego, jak to wyjdzie. Ale na starcie, zanim poinstruujemy policjantów, musimy tutaj wam coś powiedzieć, no kurczę. Przesłuchujemy dzika, proszę państwa. I czy Ospek będzie negocjatorem, ja tutaj będę mu pomagał. Zobaczymy, czy się uda, dlatego wpadajcie na perspektywę Ospka, żeby zobaczyć, jak jego odcinek wygląda ze strony słotu. No i zostawcie łapę w górę też u mnie, prawda? Wszystko powiedziałem, prawda. Stary? Zaraz przesłuchanie rozpoczynamy, tak. Nie? Stary, no zaczynamy, no nie ma co czekać. Niech chodźmy, poinstruujmy naszych tych krawężniki, tak je nazwałeś, co jest? No to są krawężniki, stary. No przecież to są zwykłe kadety. A siwy stary musi dostać opierdziel, bo kamizelki nie nosi. No to dawaj, opierdziel go. Siwulec, czemu nie masz kamizelki? Zgubiłem. No to na samym początku odcinka idziesz na recepcję pozamiatać. Tak? Ja będę przestępców zamiatał, stary. Dobra. No, żeby ciebie nie zamietli. Trzymam za słowo. Panowie, odprawa była, czekacie na startu i wszyscy wiecie, co macie robić, tak? Tak jest, ofiara. Tak jest. Głośno i z energią! Tak jest. Dobrze, podoba mi się to. Róbcie tak dalej, a kamizelki znikną z was. Dobra, dokładnie, trzeba ich, stary, dokładnie. Motywować, trzeba ich motywować. No, ale ten krzyk jest zawsze piękny, nie? Co odcinek. Proszę państwa, no nic, idziemy do dzika razem z naszym dripem. Pieskiem, o, reaguje chyba na drip, więc git, więc lecimy, no i trzymajcie za nas kciuki. No to co, stary, kurczę, oni przetrzymują naszego policjanta, to jest na pewno dosyć duży problem, trzeba przede wszystkim chyba jego życie odzyskać, nie? Tak jak na dobrych policjantów, kolegów, no, towarzyszy przystało. Na dobrych policjantów przystało, to musimy, ale z drugiej strony mamy cały gang dzika złapany, no tylko teraz widzę, są w różnych celach przesłuchiwani, co nie? Tak, no właśnie widzę. No, a ten, a on porwał nam jednego policjanta, więc też musimy to jakoś rozsądnie, stary, rozegrać, żeby nie dać mu satysfakcji. No zgadza się. Słuchaj, no ja piszę startu i rozpoczynamy, co? Tak, dawaj, no. Rozpoczęło się. Policjanci ruszyli i my rozpoczynamy przesłuchanie. Schowaj tego palca. Co ty? Szacunku trochę do nas. No trochę nie przemyślałeś swojego zachowania, mam wrażenie. Sprawdziliśmy w ogóle, przyjacielu nasz drogi złapany, że brakuje nam w zasadzie tylko jednego policjanta, a nie trzech, a twoja cała banda tutaj na lewo z nami siedzi. Więc jakie masz warunki? Może wysłuchamy, może się dogadamy, no. Ja bardzo chcę negocjować. Ja mam, powiem ci nawet, ofertę, która obie strony zadowoli. Ciekawie jestem tej oferty. Słuchamy. No. Tam takie jedno pytanie, bo mnie nie przeszukaliście. No i? Nie chcecie mnie przeszukać? Nie wiem. Spisać? Coś kombinuje. No nie wiem, mogę iść go przeszukać. Czekaj, tam słotowiec stoi, stary. Chcesz ryzykować? No. Dobra, wyślij słotowca. No nie słotowiec. Wiem, czy chcesz, żeby wszedł do mnie? Słotowiec, przeszukaj go. Stary, co będziemy ryzykować? No dobrze. Może się nie spodziewał nie, się. Do ściany się pan stawi. Nie. Nie spodziewał się, patrz. Wyjmij taser albo pałę go spacyfikuje, okay. Jak się nie będzie słuchał. Ja mam taką zabawkę. Dobra, wal go z pały. Nie. Słotowiec, zakuj go, żeby nie sprawił problemu. O, jest, dobrze. Mówca miał. No, ten dziku stary jakoś nie kombinuje. Tak piękny. Pistolecik. Brudne pieniążki tutaj. Mm-hmm. Malutko. No, jakieś takie nasioneczka ciekawe. Zabrać czy to mu zostawić, nasioneczko. Zabieraj wszystko. Wszystko, dobra. Wszystko konfiskuj. A nawet gumkę mu weźmiemy, nie wiem, czy to gumka do, no, dobra. Do pisa, tak? Czy tam do tego, no, dobra. Nie, to już wszystko. Do was. No dobra, przyjacielu, no to słuchaj, dziku się wycwanił, ale tak jakby nam się trochę podpuścił, no, teraz. Widzieliście, poznaliście pierwszą
część mojego planu. Dobra, słuchaj, gdzie przetrzymujecie policjanta? Nie, weź mnie, nie irytuj. Ale myślisz, że ci to powiem? No deal za deal. Jesteśmy słuchaj. W stanie wypuścić swoich ludzi, jak tam powiesz. To może inaczej zrobimy. Jak? Dogadamy się na zasadach takich, w których ja będę miał pewność, że ja wyjdę po wypuszczeniu zakładnika. No dobra, poczekaj. Żebym miał taką pewność, muszę być na miejscu. Tylko, że posłuchaj teraz tak. Ja cię muszę w czymś uświadomić tutaj, dziękuję to raz za porządnie. Kurde. Po pierwsze, to ty wpadłeś na komisariat z całą swoją ekipą, która siedzi teraz tutaj w celach i macie jednego naszego policjanta. I zabrzmi to tak, jakbym był takim teraz nauczycielem, który jedzie po zasadach, ale gdybyśmy nie chcieli z tą negocjować i mieli dobrego serca, to teraz byś już siedział. No tak, no siedziałbyś i ten gościu, który jest teraz przetrzymywany, już by nie był przetrzymywany, więc poznaj nasze dobre serce, bo już jednak... Patrz, co on robi, stary. No nie, no to jest disrespect. No chyba idziesz siedzieć, chyba nie gadamy. Nie, sorry, baby. Nie gadamy. Jaki gość? Więc, gdzie jest policjant? Właśnie. Niech wejdzie do mnie, jak się nie boi. No, ale wracając, to ja wychodzę z propozycją. Niech moi ludzie sobie tu siedzą. Niech nawet pójdą do paki, co po niektórzy. Co jest? A myślę, że my możemy się dogadać już na miejscu we dwóch. I zakładnik, to będzie nas trzech. Myślę, że to jest przekombinowane. Słod, odejdź sobie teraz od drzwi. Stary, może my tam do niego wejdziemy i już pogadamy z nim totalnie sami. Tak trzeba będzie zrobić. Podsłuchy, włączę, czekaj, to ja tu włączę monitoring, cyk. Proszę. No, i będziecie mnie bić. Dripo. I okej, jeszcze musimy z nim to przegadać zaraz totalnie. Kurde, trzeba by wyciągnąć te dziuple od niego, miejmy nadzieję. Tak, tak, no nie możemy go puści, że on se pojedzie i ten. Musi mieć jasny przekaz. Albo daje nam, gdzie gościu jest, my go przyjmujemy i wypuszczamy, albo stary nie ma innej paki, no. Tak, wóz albo przewóz, prosta piłka. Odejdź, my tu musimy porozmawiać. Dripa puśćcie, dripek. Jak coś, dripek, to atakuj, chodź. Drip, hol. Ale fajny. To jamnik, tak? Mądrzejszy jest od ciebie na pewno. No. Dobra. Jesteśmy sami, dziku. Teraz tak już całkiem poważnie. No, pomyśl logicznie. Chłopie, wpadłeś, odwaliłeś kaszanę, nie przemyślałeś totalnie sytuacji i chcemy ci pójść trochę na rękę, bo masz szansę po prostu stąd wyjść i jeszcze wojować jako przestępca, więc... Lokacja za wolność. Prosta piłka. Proste. I sprawdzimy lokację i masz nasze słowo tutaj dwóch głównych policjantów, że cię wypuścimy. Słuchajcie, tak zrobimy. Bardzo piękny pomysł, ale masz rację. Zgodzę się, że nie przemyślałem wszystkiego i że to był totalnie słaby plan. Masz 100% rację. Nawet ten pies jest mądrzejszy ode mnie, ale ja wychodzę z propozycją, żebyśmy tam pojechali. Nie, nawet trzech tutaj. Nie, dostaniesz furę, wyjdziesz na wolność po prostu, ale my musimy mieć lokację. Słuchaj, pojadę z tobą w radiowozie. My dyktujemy warunki, chłopie. No, to jest po pierwsze. Ja pierdzielę, nie zapominaj, chłopie, kto tu warunki dyktuje. Ty siedzisz u nas i możesz zaraz zmienić uniform. Lokacja za wolność. Ostatnia szansa i ja nie chcę z tą dyskutować więcej, utracimy czas. Gdzie przetrzymujecie policjanta? No niestety, wolę chyba pójść, siedzieć. Dobra, jeżeli pójdziesz siedzieć. No, okay. To może jednak się dogadamy? Po co? Chciałeś iść siedzieć. Nie traćmy czasu w takim razie. Stary, weźmy go, wróćmy, że ma się przebierać za policjanta, stary. Co to? Tak, on pęknie zaraz, pęknie. Dobra, panowie, tutaj ten kolega z dzikiem, możecie się już powoli przebierać w policję. Mm-hmm. I za chwilę do nas dołączacie do policji, bo dzisiaj jest wyjątkowy odcinek, więc potrzebuję was teraz w policji. Więc dziku, przebieraj się od razu za policję. Podziękujcie dzikowi, chcieliśmy się z nim dogadać, ale on nie chce. Dziku, musisz do nas dołączyć. Krótka stary. Piłka, no niestety. Nie, to nie, to się przebieracie. Jest zaraz ogłoszenie na serwerze, że dzik jest policjantem. No. Czyli nadal chcesz informację, gdzie to jest? No, tak myślałem. Masz ostatnie 10 sekund. Znaj naszą dobroć. Znaj moje dobre serce i możesz tam pojechać z Ospiem i z tobą i ze mną. Pojedziemy, będziecie mnie mieli na celowniku, ja po niego wyjdę. Będzie on tam sam albo w obstawie. Ale obstawa chyba nie będzie. Twoje ludzie zostają wtedy na komisariacie. Oj, sorry. Tak, jak najbardziej, zostają na komisariacie. Jadę tylko ja. Co myślisz, stary? Żeby miał pewność, że zostawiamy wszystkich ludzi, jeżeli coś odwali, to wszyscy wpadają i tylko zostaje bez ekipy. Dobra, to wpuścimy tam psiaka, dripa tam wpuścimy, żeby sprawdził temat, wiesz? On obczaił. Dobra. Dobra, słuchaj, dziku, warunek jest taki, że twoi ludzie zostają na komisariacie. Jeżeli odwalisz, to cała twoja banda, która wpadła... Tak będzie. Jak odwali dzik, widzowie, i na mnie odda policjanta, no to lipa, nie? To są specjalne takie więzienne te? Ale nie, to są słotowskie nasze, wiesz? O, kozackie. Dobra. No. Ja nie wiem gdzie, no tam gdzie dzik każe. Nie wzięliśmy dzika, stary. Chodźmy po dzika. Dobra, widzowie, dzika zapomnieliśmy, ale już siada do samochodu. Ja siedzę z psiurem, który chilluje bombę, jak widzicie. No i jedziemy do tej dziupli. Tam jeszcze są jego ludzie, więc może to być zasadzka. Widzowie, ja nie wiem, gdzie my jedziemy dalej. Krążymy, chłop nie chce nic powiedzieć. Stary, mamy lokalizację, dziku nam bił tą lokalizację. Mówi, że w tamtym miejscu powinien ktoś być, ale jak nie będzie, to będzie mu bardzo przykro, stary. Coś kantuje. A co to za lokacja? Daleko? 3 kilometry. Dobra, Kali, dojeżdżamy gdzieś tutaj. Widzę. Do przodu mówi, przygotuj się, Kali, na razie na jakiś ostrzał czy co. Dziku do mnie mówi, Kali, no, że on by wolał wyjść i zamiast za policjanta, co nie? Jest jakaś furgonetka po prawej. Dalej mówi, do przodu, stary. Coś mi...
Coś mi tu nie pasi. Coś tu, moi drodzy, śmierdzi. Co jest? Na lewo, jest, dobra. Dobra, ja wysiadam, ty, czy ty idziesz? Może ty, Kali, wysiądź, ja ci dam dzika. Jest policjant, dasz, widzę policjanta naszego. Niech ciężarówka podjedzie gdzieś dalej, bo teraz stoi ci tutaj. Siadaj, niuchaj. Piocek poszedł, widzowie. Wymianę robimy jeden na jeden, tak? Tak, tak. Plus przyskrzyniamy tych, co są w pacie u nas. Zapytam się dzika, czemu tak na tych ludzi nie zależy. Dobra, nie zależy mu. A patrzcie, nasz piesek tam niucha. Pies mógłby zaatakować, kurde, tego napastnika tam. Mógłby go zagryźć. Ale ciężka decyzja, widzowie. Dzikali, wyślij psa od tyłu. No on tam jest, on tu stoi. Dobra, ja wyciągam dzika stary i będę negocjował tam, okej? Okay? Dobra. Dobra, Kali, zmierzam na... Widzę. Okej. Okay. Uwaga, Kali... Kali, będę go odkuwam dzika. No. Okej. I będzie wymiana teraz. Dobra, widzę. Teraz. Yo. Policjant idzie w waszą stronę. Policjant w waszą stronę i dzików w tamtą stronę. A niebieski van, który tam będzie, to go ukatrupie. Policjant do nas. Raven. Dobra, odzyskaliśmy. Raven, do mnie do samochodu. Ty, to chyba nie jest. Kto to jest? To nie on. To nie jest Raven? Nie. To nie on? Podstawili nas. Nie ma, to nie był Raven! Ja pierdzielę, gdzie oni uciekli? Wodą. Mamy tam jednego złapanego. I jeden jest w wodzie. Zezwolenie chyba na strzały oni są. Oni płyną, możemy z tego auta strzelać? Bo tak. Ja pierdzielę, nie widzę ich, widzowie. Oszukali. Nie, no to przyskrzyjcie tych, pamiętajcie o tych. No. Wiecie gdzie? A tam, oni już tam są, widzowie. What the heck, ale zamuliłem. Spłynęli cały czas prosto wodą, płyną tą rzeką. Ale czym oni płyną? Czym się poruszają? Nightsharkami. Ja pierdzielę, mają nightsharki, niedobrze. Ale się daliśmy, kurde. Dobrze, ale... Prawo odbijają. Ja pierdzielę, widzowie, masakra. Jak dzieci. Czy już za bazą wojskową, czyli zgubiliśmy? Chyba tak. No, ale może miałeś. Ja jadę, widzowie, ale powiem tak, no... Sfrajerzyliśmy się trochę. Pisaliście, widzowie, że w Grapsit, w okolicach Grapsit są różne miejscówki, w których może być jakaś potencjalna dziupla. Ja się z tym zgadzam, ale nie mam za bardzo pomysłu, jakie miejsce sprawdzić. Na sklep na Grapsit przyjechała jakaś biała furgonetka z ludźmi zamaskowanymi. Naprawdę? Tak. O, widzę, faktycznie. Że co? Jeszcze raz możecie powtórzyć? Są. Klauny, jakaś ekipa jest. Niuchaj, piesek, do sklepu. Puściłem psa do sklepu. Pies się wydupił. Wstawaj, piesek. O. Zobaczymy, co to w ogóle, o co tu chodzi. Patrzcie, gość w masce. Nie podoba mi się to. Czeka na kolegę. Czy oni robią napad? Oni coś wnoszą do tego sklepu. Piesek idzie. Dobrze, niech idzie za nim. Patrzcie, pies jest dobry. Pies wyniucha. Poszedł za nim. Oni wiedzą, że ja też, kurde, nie przebrałem się. Nie skminiłem. O, tu stoi koleżka. Dwóch tych klaunów jest. Co on robi? Dobry, o co chodzi? Pano piesek? Tak, a co? No, bardzo ładny. Dzięki. O. Do miłego dnia. Proszę uważać, bo on niucha nielegalne rzeczy. A co ja spokojnie, jestem słuszny, tutaj bardzo dobrym człowiekiem jestem. Tak? My paski przywieźliśmy, no. Tak, my tylko... A to jedynka dołącza się do patrolu w Los Santos. Dostawcami jesteście, czy co? Proszę zaczekać, LSPD, witam. Dobry, clown, witam. Sprawdzimy sobie stan techniczny pojazdu, dobra? Jasne, dobrze. I dokumenty. Proszę maskę otworzyć. Dobra, zobaczymy, widzowie. Interakcja z cywilami. Martin Weiss, okej. Okay. Pan Martin Weiss i drugi pan, jak ma na imię? Pan Tadeusz. Pan Tadeusz? Halo? Tak. Pan Tadeusz? Tak, pan Tadeusz. Okej. Okay. Matka mnie kocha. Dobrze, wszystko w porządku z samochodem w takim razie. No, drip, do widzenia miłego dnia. A może tu, widzowie? Właśnie, tu jest jeszcze, tutaj są jakieś nieruchomości. Tam był strzał przed chwilą? Kto to był? What the heck? Ktoś jechał tą drogą i był strzał w tym miejscu. Piesiu, musisz teraz się naprawdę skupić, ja cię tutaj wysadzę. Za moment i niuchaj wszystko, co się da. Wyskakuj. Dobra, psa zostawiłem, widzowie. Ja podjadę tutaj, ty, powinienem się przebrać w cywila. Patrzcie, przebrałem się w taką maskę. Podjeżdżam, zobaczymy, co mi powiedzą. Chłopaki, ktoś tu jest. Odkryłem dziuplę chyba potencjalną, tak jest. Kogo? Jest dziupla. Kogo? Fuck. Jadę za nimi, bo się nie strzeli. A koło masz dziuplę? Nie mam pojęcia jakiegoś gangu. Sprawdźcie mój marker, to jest wyżej jak Grapsit. Trzy samochody, trzy limuzyny tu są i jedna wasza słotowa jest. Czarna. Dobra, Kali, my bierzemy helikopter, jedziemy tam słotem, bo ja tam furgonetkę muszę odzyskać. Dobra, jadą w stronę IKEA. Jak mają zbustowane pojazdy? Furgonetka tak zapierdziela. A, dobra, to furgonetka ma wypadek. Słot, potrzebuję was szybko na komisariacie, szybko. Patrzcie, jak ona zapieprza. O kurde, chcą mnie staranować. Nie, no za to jest mandat. Co dobrze pilotuje? Ja mogę, patrzę. Co oni robią, widzowie? Czekamy na górze. W okolicach IKEA jest, ale on jest tak szybki, że masakra. No wiem. Ja pierdzielę, widzowie, odkryłem dziuplę. My już lecimy, znaczy już się zbieramy. Spłot szybko na górę. Kurde, zgubiłem ich. No nie ma szans, że nie. Dobra, muszę po pieska wrócić. Fuck! Jaki słodziak, będzie, dobra. Piesek, jak wyczułeś jakieś nielegalne substancje, szczeknij.
Dobra, widzowie, znalazł. Dobra, 100% potwierdzenia, że to jest dziupla. Nielegalne rzeczy tam znalazł, psiak. Brudne pieniądze, te sprawy, narkotyki. O, coś jest, moi drodzy, strzelanina. Kradzież auta, niedaleko mnie. Znowu ci klauni. Jest takie, niuchaj ich, furgonetkę, niuchaj, niuchaj, bo otwarte drzwi są. Panowie, mamy podejrzenia pewne co do was. Proszę tutaj. Nie, no znowu. Zapraszam na bok. No dobrze. Chciwym zawsze piak w oczy. Co wy tutaj kombinujecie? Przyznajcie się. Paczki, na zlecenie. Paczki? Dobra. No, a co chyba ma maskę? Kim pan w ogóle jest, jak pan maskę ma? Jest podejrzany. Co ty robisz? A. Co tu się dzieje? Paski tylko sprawdźmy, nosimy. Sprawdźmy, co mają. Jeden ma pistolet, drugi ma pistolet, okej. Okay. Pozwolenie na broń jest? Tak. Jasne. Tak? No. Proszę pokazać. W samochodzie powinno być, no nie macie państwo? No bo w domu zostawiliśmy. No to co ty gadasz? No to ja podjadę do domu po te pozwolenia. Macie 3 minuty, żeby dowieźć mi i pokazać pozwolenie. No. To jest. Dobrze, to gdzie mamy się spotkać? No jedźcie do domu, nie wiem, gdzieś na pewno stacjonujecie. Zapraszam. Dobra, widzowie, może dowiozą mnie do dziupli, zobaczymy. Na razie z jakimiś klaunami się zabawiam, straszę ich aresztowaniem, żeby mnie do dziupli dowieźli, zobaczymy. Dziuple, klauni mają stary obok komisariatu, to jest potwierdzone. Tak? No to nie dojadą, tak. To nie zdążą dojechać. Mamy helikopter z ludźmi. Jakie miejsce? Zamaskowani ludzie są w helikopterze. Jakie miejsce Sandy. To jest? Nad Sandy. Dobra, stop, panowie. Słuchaj, masz farta, jak cię jeszcze raz zobaczę w tym rejonie, spieprzaj do miasta, wiem, że w mieście stacjonujesz. Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Jeszcze helikopter raz bezpiecznie uciekać przed nami. I was aresztuję, rozumiecie? Przepraszamy za wszystko. Na Vinewood Hill. Chyba potrzeba mojego wsparcia powietrznego, widzowie. Piesek leci też do mnie. Co to za samochód? Co jest? Oni mnie wzięli za ten. Ja pierdzielę. Patrzcie. Macie towar? Dzień dobry. Kleją. Macie towar? Po co tu podjechaliście? Towar. Gdzie jest towar, no? Jaki towar? No po co tu podjechaliście? Ja miałem odebrać towar. Nie mam żadnego towaru. Lewej potrzeb. Co jest z wami nie tak? Mam was odstrzelić? Nie, nie. Szef się dowie, to co? Dobra, uciekamy, nie, nie. Ej, o co wam chodzi? Już! Wyjazd stąd! Wyjazd stąd! Co jest, widzowie? Oni podjechali mi tutaj pod śmigłowiec. Dymiam się. Gdzie walka, gdzie walka? W powietrzu, strzelali do nas, wiesz? Dobra, dołączam. Yo, co tu się zaczyna dziać? Ty, jak sytuacja ze śmigłowcem? Skaczę, Został ze spadochronu. Dobra, gdzie te śmigłowce są? Ja do offroadem. A czasem lider nie ma spadochronu? Czy lider nie wyskoczył? Jest. Możliwe. Strzeliłem mu ten spadochron. To jak spadli się zabił, no to trzeba trupa znaleźć. O, jakiś szybki niebieski samochód. Sprawdzimy to. Łamie przepisy ewidencji. Straciliśmy ten helikopter, ale to byli goście cali na czarno w czarnych kominiarkach. Patrzcie, widzowie, może go spituje. Tu jakiś. O! Jakiś czerwony typ w środku. Pituje, widzowie. Wysiadaj, LSPD, LSPD, wysiadaj. Jak to LSPD? Wysiadaj! Tak. Ręce na kierownicę już. Mam Shadowa z kamieniarką, wsadzam go do śmigłowca, what the heck? Gdzie jesteś, Kali? Jedziemy na ten, na... Fuck, nie mogę go wsadzić do śmigłowca. Jedziemy na komisariat. Dzień dobry. Weźcie jednostki z miasta, eskortujcie kalucha. Widzowie! Powiedz mi, gościu, bo ja cię tak śledzę tak od kilku minut z powietrza, nie? Mamy taką jednostkę desantową. Złamałeś 14 razy przepisy ruchu drogowego. No wiem, wie pan co, ja powiem. Potrzebne wsparcie, mamy 3 auta na sobie. Lecisz do nas, bo kolejne dwa auta sportowe podjechały. No właśnie, co dobra, pan, będziemy tam, co pan tam robi, zaraz? Bo nie rozumiem, co to jest za brawurowa jazda? Wiem, ale tego gościa, wie pan, kupiłem nową furę. Patrz, jak się tłumaczy. Jesteśmy nad wami. Sobie podriftować. Dobra, porozmawiamy sobie zaraz. Dobra. Się nie chciał wylegić. Jak się Shadow obsrał, widzowie, co jest? Dobrze, panie, Shadow, drip. Przeszukaj. Drip, znalazłeś coś? Szczeknij, jak znalazłeś. O, dobra, drip coś znalazł. Co znalazł? Pistolet, okej, 2 razy pizza. Ho, pizzę pan ma przy sobie, nieźle. No, co ma pan, bo się głodny jestem, tak? Dobra, proszę pana. No i mamy problem z panem, będzie pan chyba musiał zostać w areszcie za taką brawurową jazdę. No, gdyby, jakby nie patrzeć, nabijał pan cały czas wykroczenia, no. Panie drogi, no proszę, no. Gadajmy się, nie mogę jakoś mandatu jakiegoś dostać ogromnego, bardzo proszę, no przecież... Znaczy jest będę opcja, się hamował. Jest opcja jakby, ale no nie wiem, czy ma pan kogoś. Bo można generalnie zrobić tak, że jakby ktoś może przesiedzieć za pana tam kaucję, to znaczy areszt, wie pan o co chodzi. Jakby w areszcie za pana, jest? Proszę? Ile to jest? 2 osoby muszą siedzieć w naszym areszcie, proszę pana, żebyśmy mogli jedną puścić. Ma pan takie osoby, czy nie bardzo? Mogę sobie tutaj wziąć telefon i zadzwonić, wykonać telefon. No dobrze, proszę dzwonić. Dobra, widzowie, ja mam Shadowa! Ej, za tego dzika to bym nie odpuścił i bym chyba ich zostawił tutaj, nie? Żeby nie było wymiany.
bo my za Mięcy ostatnio jesteśmy. Ale widzowie, beka, że ja go zatrzymałem z powietrza, to żeby wysiąść, dobry, nie? Mamy lidera. Jakiego lidera? U ciebie. No i co, panie Kalusiasty, no piękna robota. No nie wiem, no powiem tak, dowody mamy, nagrania jest z kamery, pan łamał przepis za przepisem, lewy pas cały czas, rozbój. A sprawdziłeś go, czy czegoś nie ma dodatkowo? Pies go przeszukał, no ma przy sobie broń, ale to raczej i pizzę. Pies wyczuł pizzę bardziej. No nie wiem, ciężka decyzja, bo z jednej strony ci nasz już jeden wykiwał, co nie, i widzowie pomyślą, że jesteśmy fajami, stary. Panie, z drugiej strony gościu jeździ pod prąd cały czas, nie uważa, ma nas w dupie. Rozumiem, jakby to było jedno wykroczenie, naliczyłem 14 podczas pościgu. No, ja widzę dwie opcje. Albo go zgarniamy, albo daję mu jakiś mandat, chłopie, na 200-300 koła. To wtedy będziemy się sobie to ładnie odpracować. Co myślisz, przyjacielu? Kurde, ciężko powiedzieć. Panie, a może go przetrzymamy i ludzie zadecydują w komentarzach, czy nie? Czekaj, on coś mówi jeszcze. Tak? No. Mam taką prośbę do was, panowie. No. Zgrzeszyłem. Ja powiem, że nie, zgrzeszyłem. Przyznaję się do tego, że zgrzeszyłem. Stary, za ten paszt ja bym dał mu 500 000. Okazuje skruchę, chłopie. No. Szkoda moich wykroczeń. Spodobać tyle wypadków, no. Ale... A gdyby tam było dziecko na chodniku? Właśnie. Prowadzimy dalej. No nie wiem, mnie do mnie płacz nie przemawia, no ile można. I no. Moja oferta jest taka. 500 000, stary. Mhm. Kaucji, którą odejmę mu teraz z konta i ewentualnie więzienie. I myślę, że to jest dla widzów cena dzisiaj, stary. Mhm. Czyli co, do aresztu i jak wpłacą kaucję, tak, to wychodzi, tak? Tak, okay. Życzę miłej odsiadki, zamykam. Widzowie! Jest cel! Co? Wymienimy PD za Shadowa? Kto to napisał? Nie wiem, kto to stary napisał, ale jeżeli to dziku, to ja nie wchodzę w żadne układy. Coś ty, nie ma szans. Ej, nie ma szans. 500 000 i on jest obsrany, bo nie mają tyle kasy, więc... Dobry. No się musieli składać. Co jest? Shadow, mamy dwóch policjantów, chcielibyśmy przejść do negocjacji. Nie wiem, czy ja chcę negocjować. No, możliwe, że poświęcimy ludzi, niestety. Tym razem, już nas oszukaliście dzisiaj bardzo porządnie. Dlaczego mamy wierzyć, że tym razem kogoś macie? Co, może dziku maszał typ w tym palce, co? To już w ogóle. Dziku jest 60. O, to ciekawe. No przecież dziku teraz, z tego co wiem, no to... rozprół się i współpracował z wami. Podejrzany, bo dzika odbiły 4 inne osoby z innych gangów. Mhm. Dzika? No. No to nas chciał wsypać, że tak powiem. Przyjdziecie i się dogadamy jakoś. No nie wiem, czy właśnie chcemy. Słuchaj, kaucja jest ustalona. Jakby na razie nie podejmujemy pochopnej decyzji, przynajmniej dzisiaj. Chcecie, możecie wpłacić, nie wpłacicie, no to jakby wasz problem. Tak jest. Na wpłatę macie cały kolejny odcinek. No i na tym przestajemy. Nasi policjanci jakby już straciliśmy 3 ludzi. Służyli wiernie policji naszej, ale no niestety jakby nasze... Nie każde życie możemy uratować. Tak, no robimy co możemy jakby. Staraliśmy się, ktoś nas oszukał na początku, więc... No cóż, co ci powiem? To ja powiem wam w taki sposób. Okej, zobaczymy co powie. Nie chcę z wami się tutaj droczyć czy coś. Oddamy wam po prostu. Będziemy kulturalni. Nie chcę... Wiemy, że pewnie macie dzisiaj dużo... jakichś akcji, dlatego... Dobrze, to od was zależy, wkupcie się łaski widzów. My w zamian zmniejszymy kaucję z 500 000 do 500 000. Tak jest. No. Dobra, no jak tak chcecie, to okej. Moi drodzy, trzeba twardo z nimi. Dobrze, dobrze, Kalil, jestem z ciebie dumny, stary. Ja tu się sam zagrzewam teraz, mówię, dobrze, Kalu. Kurde, dobrze, okej. Zaraz alert do dziupli musi być chyba, nie? Chyba tak. Jedzie kolejny samochód, ale to nie nasz. Na komendzie to był nasz panik baton, bo Ćwitelson nas porwał, ale nas wypuścił. Dobrze, okay. Czyli wypuścili naszych, dotrzymali słowa, dobra. Super. Weźmiemy to pod uwagę. Tak jest. Dobra, widzowie, czyli oni oddali naszych policjantów, na szczęście. Ja jadę lewym pasem i lecę na tą dziuplę. Patrzcie, to jest ta droga. Gdzieś się tu zaszyjemy, może się uda. Piesek, musisz wysiąść i być cicho. Dobra, patrzcie, jak wjechałem idealnie do krzaka. Są ludzie w tej dziupli. Podjedź tutaj, dokończysz interwencję, my jedziemy do Kalucha. Dawajcie, dobra. Dawajcie, jestem w wąwozie, czekam na wsparcie. Dobra, jadę. Ja pierdzielę, widzowie, tutaj jest dziupla, widziałem typów przed chwilą. Muszę uważać, nie chcę dostać kulki, bo wtedy skończę odcinek. Nie wiem, gdzie piesek, miejmy nadzieję, że go nie zastrzelą. Rozumiem, że ty jesteś tu na Grapeseed, tak? Jestem na tym markerze, przyjeżdżają tu fury, cały czas furgonetka za furgonetką podjeżdża. Jest wasza furgonetka też. Tak, dobra, wszystkie jednostki tam. Ale są w dziupli, nie wiem czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób im zagrozić, ale przynajmniej możemy popatrzeć co robią. Dobra, to już mamy pewność, gdzie ta fura jest. Jak Ali tam się wbije w góry, wiesz? Mhm. Zanotuję senok, to widzę na snajperkę. Ja podejdę, może podsłucham jakichś rozmów. Dobra, widzowie, podbijam. Odjeżdżają, uciekają stamtąd. Odjeżdżają? Strzaili się? Tak, uciekają stamtąd.
Czym odjeżdżają tą furgonetkę? Niebieskim i białym autem nie widziałem. Mogę rozstawić kluczatki. A jaka ta furgonetka jest, niebieska czy czarna? Ona jest niebieska. To jak niebieska, to musimy ją zgarnąć, jak uciekają. Faktycznie, potwierdzam, dziupla jest clear. Nie wiem, w którym momencie nawet mi zwiali stąd. O, widzowie, padła mi kamera. Gdzie? Górami jedzie. Na dziuple, na dziuple. Dobra, górami na dziuple, widzę. Dobra, patrzcie, widzowie. Jest Kali wjechać mu od pleców i go zatrzymać? Myślę, że nie ma potrzeby. No, nie reagujcie, dopóki oni nie zaczną robić czegoś totalnie już takiego podejrzanego. Po prostu zaznaczmy, że... Strzelają do naszych. Strzelają. Dobra, jedziemy. No, faktycznie, widzowie. Gdzie jest strzelanina? Na naszej lokalizacji. Krawce ogólnie jeżdżą po górach, więc uważajcie. Kurde, nie mogę go trafić. On strzelałem w naszym kierunku. Mocno tu się dzieje, mocno tu się dzieje. Leży jeden. Widzę. Ja go zgarnę. Drugi też się stoczył, co jest? Stary, ja zginąłem na końcu, ale wiemy, że to już ćwikła, stary, tam ostry w rozpierdziele robią na tartaku. Nie, no stary, tak jest przepięknie. Mamy Shadowa w areszcie z kaucją 500 000. Zobaczymy, co się wydarzy, czy oni, moi drodzy, będą go chcieli odkupić, czy też nie. No i co, stary, ja ci dziękuję za dzisiaj. Ja się bawiłem przed nią. Ja też. Dzisiaj, stary, mega odcinek. Trzeba w ogóle to podliczyć, niech widzowie podliczą, ile osób złapaliśmy. Na kolejnym odcinku damy info, ile w ogóle osób z ekipy Dzika wpadło, bo to jest chłopie fenomen. No musimy to zliczyć, żeby zobaczyć, ile faktycznie zostało nam do końca, ale dobrze to wygląda, kurde, coraz lepiej. A, jest klasa, więc jaram się, bardzo fajny odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało. Wpadajcie też do Kalucha, żeby zobaczyć, co Kali tam robił detektywistycznie i zobaczcie, jak razem ładnie współpracujemy. No i co, wpadajcie do ekipki, bo tam też pewnie odcinek. Tak jest. Na razie, chod. Dzięki, siemanko, elo.